Rozpoczynamy od wypadku motolotni w podwarszawskim Pieńkowie. Maszyna zawadziła o przewody wysokiego napięcia i spadła na trasę gdańską. Pilot i pasażer mogą mówić o dużym szczęściu. Obaj przeżyli wypadek. Do wypadku doszło w momencie, gdy pilot chciał wylądować na polu w pobliżu trasy gdańskiej. Podczas podchodzenia do lądowania motolotnia zawadziła o kabel wysokiego napięcia. Według relacji świadków maszyna przez moment wisiała na przewodach. Potem zsunęła się w dół. Uszkodzony przewód spowodował pożar. W ogniu stanęła przedrożna trawa. Pierwsi z pomocą poszkodowanym pośpieszyli kierowcy. Potem na miejsce dotarły służby ratunkowe. Pilot motolotni wyszedł z wypadku z niewielkimi obrażeniami. Ciężej poszkodowany został pasażer, który trafił do szpitala. Jaka była przyczyna wypadku, na razie nie wiadomo.